tym roku samorząd województwa mazowieckiego przygotował aż 10 programów wsparcia. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie ponad 110 milionów złotych. Jest bardzo duże zainteresowanie w każdym z tych instrumentów. Natomiast warto podkreślić, że te instrumenty dotyczą wielu dziedzin, choćby od edukacji, wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych, dla kwestii ekologii, kwestii również wsparcia ważnych inwestycji pod względem rozwoju województwa mazowieckiego. Największe pieniądze, bo aż 50 milionów złotych, Sejmik Mazowsza przeznaczy na równomierny rozwój województwa. Chodzi o modernizację dróg powiatowych i gminnych oraz projekty edukacyjne i kulturalne. Z kolei 14 milionów złotych przeznaczonych zostanie na aktywizację sołectw. W ubiegłym roku jednym z beneficjentów programu wsparcia była gmina Policzna, której udało się pozyskać prawie 800 tysięcy złotych. Zaktywizowaliśmy kilka sołectw, dostaliśmy również dofinansowanie do samochodu strażackiego, zrobiliśmy bardzo ładne trybuny przy naszym boisku sportowym, bardzo dużo rzeczy. Zmodernizowaliśmy pracownię informatyczną, kupiliśmy dla najmłodszych dzieci oczyszczacze powietrza do szkoły, także bardzo ciekawe programy, bardzo podzielne pieniądze. 10 milionów złotych Mazowsze przeznaczy w tym roku na wsparcie placówek oświatowych, na tworzenie nowych lub modernizację już istniejących pracowni, na ochronę powietrza, a także na obiekty sportowe. Między innymi z takiego instrumentu wsparcia skorzystał Skaryszew. Na ten cel udało się gminie pozyskać 100 tysięcy złotych. Udało się też w ramach tych programów wsparcia wybudować pump track i to jest inwestycja, która już została na tip-top zakończona. I tutaj pomimo tego, że mamy zimę, to ten pump track codziennie się cieszy dużym zainteresowaniem młodzieży, więc to dodatkowo duże zadowolenie dla mnie, że ta inwestycja była warta wsparcia. Dodatkowo samorządy będą mogły pozyskać pieniądze na renowację zabytków, na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych oraz remonty strażnic. Szczegółowe informacje o wszystkich programach wsparcia są dostępne na stronie samorządu województwa mazowieckiego.